Case.eu. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 zł. Case.eu. Otwieraj skrzynki za PSC, Blik, SMS, Przelew. Link w opisie. Polecam. Dobry panu. Dobry. Siemano panowie. Siemano. Jest takie pytanie, jest taki, taka sytuacja jest, że potrzebuję podwózki. No to ja podwiozę. No i zajebiście. No to wsiada pan. A do centrum jedziesz? Nie, nie, za centrum. Skąd ty wiesz, gdzie ja jadę? Ty tu poczekaj. Popilnuj tego roweru, bo go ukradną. Do taksówkownika mówię, proszę pana. Ja tam nie znam. Pan taksówkownik jedzie. Proszę pana. Chciałbym dojechać do mnie do chaty. A gdzie pan ma chatę? No, na obrzeżu. To może pan tam rzucić gdzieś konkretnie? Koło drewnianej ulicy. Koło drewnianej ulicy, dobra. No. Lubię pomidorowe. A to szybko, czy tak w stylu... Pan uważa! Pan zjedzie na chwilę, bo ja chyba nadal po LSD jestem, bo byłem, nie uwierzy pan, na dyskotece. Na przedmieściach i przyleciałem samolotem. Czy to, rozumiem. Czy to nie było jebnięte? Było. No ładnie. Czy może pan zadzwonić do mechanika, bo ja się boję o własne życie. Dziękuję bardzo za donate na czacie. Nie, na czacie. Idziemy, ja dopiero... Dziękuję na... Pierwszy dzień, no proszę, nie dzwońmy. No ale jak pan tak przykurwił? Przecież mógł pan nas zabić, poduszki wyjebały. Spod siedzeń. Czasu do czasu de pozdrawiam 50. Proszę pana, jak pan będzie tak jeździł, to tak. Kiedyś pan nie pojeździ. Dobrze, jedźmy dalej. Umówmy się, że nie widziałem tego zdarzenia. Zapinam pasy, bo się boję kurwa z panem jeździć. Chodźmy jak bomba pierdolnie. Ja też się sam ze sobą boję jeździć. Pan uważa, pan trzyma przepisów, bo ja nie zamierzam zginąć. Ja mam dopiero 30 lat. O, to pan. Dziękuję bardzo za net. No, jedni by powiedzieli, że młody, a drugi jakby pomnożył przez dwa, no to emerytura. Tak, dokładnie. Dobrze, dobrze. A pan kurwa czerwonego nie widział, czy pan co? Ja ślepy. Mówiłem, że ślepy. Przepada, nie... czerwone jest. Kurwa, czekamy. Bo jak jakiś jachu wyleci z lewej strony. Jakieś jechałem na rowerze, pamiętam. No i przejechałem te czerwone. No to jak mi kurwa jebnął gościu, żukiem. O, późne zielone, patrzy pan. O. No ładnie, proszę pana, ładnie. A jak to pan się nazywa, imię jakieś ma pan? Imię jest nieważne, kiedy liczy się tylko hajs. Ja myślałem, że liczy się miłość, ale dobra, no to teraz hajs się liczy. Nie, no masturbacja też jest ważna, ale na masie nie powinno się tego robić. O, patrzy pan, jaki wariat pojechał. Ciekawe, skąd takie auto miał? Ukradł. No ale tak sam? Sam siebie. Ja się muszę zaraz tu wszystkiego dowiedzieć, bo no mówię, dwa dni ostro ćpałem, rozumie pan. Tak, ja też ostatnio. Jest tak, na tym, imprezie, na kanał, nie wiem, za 25 zł. Trzy dni później bez muzyki tańczyłem jeszcze. Pan bez muzyki? No to ładnie, a ja przy wierszu tańczyłem, tak byłem napierdolony. Pan nie uwierzy, ale cały majątek na wyścigach komarów przegrałem. Oje. Normalnie ścigały się i ten, co go obstawiłem, to przegrał. A, nie, to ja miałem przypadek, gdzie stawiałem na muchę. Na muchy? Gdzie takie zakłady można robić? A to tam trzeba do Sandy bliżej, do pola różne takie. I tam pola, są. Pola, no kojarzę z Instagrama, no, pola kojarzę. No tak, dokładnie. Robimy tak, proszę pana. Ja rozpinam pas i nie widziałem, że pan przekroczył prędkość, że pan przejechał na czerwony, że pan jebnął. Przepraszam, odbiło mi się hangungerem. I że nic nie widziałem. A ja chcę za ten kurs jeszcze pieniążki. Ale chyba pana pojebało mało, bo przecież pan wszystkie przepisy połamał. Udowodni mi pan to. Kurwa, ile za ten kurs się należy, gościu? Jak dla pana, za miłą jazdę, za rozmowę,
co za darmo żartowałem. Dzięki, kumplu, do zobaczenia. No, prędzej czy później. Pamiętaj, jebać psy i CBŚ. Tak, dokładnie, a. No. Bo ja tam mam coś fajny, o pracy fajnej, ciekawy. Mąkę się zbiera, wie pan. Mąkę się zbiera? No, mąkę. I co się robi z tą mąką, pan mu powie? No, przerabia się później na chlebek i można albo ten chleb zjeść, albo ewentualnie sprzedać. I sprzedać taki chleb, tutaj. Kasy płacą taką kasę. A ile kasy? Po 3,5 tysiąca się dostaje od kursu. Ja pierdolę, ale gdzie takie rzeczy rozdają? No, jak pan tam zakupi to, co trzeba, to ja mogę panu pokazać. Ja zadzwonię na taksówkę, jak się rozejrzę, bo muszę odnaleźć dom. To mówię, tak się napizgałem, że nie pamiętam nic. A kim pan jest? No, piekarzem. I taksówką pan jeździ? Jak na to dorywcza praca. To pan jest tym taksówkarzem, czy nie? No nie, dlatego za darmo. Dziękuję bardzo. Pan jest jakimś zagadkowym człowiekiem w kapeluszu. Tak, dokładnie. Pan lepiej uważa, bo tu może dużo się zdziać z mojej strony. Czyli pan jest takim znakiem zapytania. Ja tak. Pierdolę, ale pan mi zakręci w głowie. Bomba pierdolnie. Chyba mam cukrzycę przez pana. Cukrzycę? No, bo oszalałem. Miałem insulinę, ale użyłem też. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Zuzię, niech zdrówka. Ja pójdę do sklepu i zobaczę, czy umiem jeszcze kupować różne rzeczy. Bo pan mi tak nagadał, że mi się wydaje, że już sam nie umiem kupić chleba. Poczekać na pana? Nie ma co, i tak będę srał. To ja idę. Do zobaczenia, miłego dnia. Szerokiej drogi, z kulą nogi. Dzień dobry. Ma pan pączki? Co? Mąka Basia od nora... Kurwa. Gościu mnie ewidentnie śledzi. Udam, że go nie widzę. Trzeba spierdalać, kurwa. Parkurem. Jeszcze nie odjechał. Chcesz go? To jest jakiś kamikadze taksówkarz. Zjem. Ci aż wierzyć nie chcę. Kiedyś oglądałem taki odcinek, że... Kurwa, mogłem zginąć. Pamiętam, chłopy wsiadły do taksówki i ich zajebać chciał pod kościołem. No jest Abdullah, ja na razie... Ej, też mam XD, te kanapy. Jakie kurwa kanapy XD? Co ja usłyszałem? O, reconnecting to... Collection inter... Co ja kurwa z... Kurde. Oni bardzo... Zajebiście robią to serwerem, chyba, nie? Co ja kurwa słyszę? Kto to kurwa gada? Ktoś w tym domku jest jakimś? Nie chce mi się już grać, no. Kto to gada? Ja się boję krok zrobić. Kto to gada? Wyłączony mam. Pa. Tu jest on. Kto to kurwa? Do której nie wiem. Czady, jak na tesie ktoś gada o takich rzeczach? Nie wiem. Mam? Kto to jest? Oplułem dwa ziko, przepraszam. Zutów ci nie opluję. Nie chcę mi się już po prostu. On kurwa gada cały czas to samo! Gościu, zamknij mordę! Zabiję cię kurwa, zadzią w duszę!
Kto to jest? Kto to jest, się pyta. Nie wytrzymam. Czy jest ktoś tutaj z administracji i może sprawdzić, kto to gada? Proszę. Coś się kończy, coś zaczyna jebać lisa z kurwy syna. Jebać lisa z kurwy syna, orka syna diabła z saka. Ale ty żeś temu biednemu Norbertowi, nie! To jest moja ulica ogólnie, panowie. I panie. Wsadzę ci głowę do pralki, wsadzę ci głowę do pralki, wsadzę ci głowę do pralki. Łeb do pralki, kurwa! Już! Co ci kurwa zastanawiasz, pojebało ci dziewczyno? Otwórz dupę! O, do zwolnienia, miała kręcić głową, a nie kręci. No nic. No, ładnie. Konik z pompa, czyli nowa ekipa, jak Abdula nie poznałeś, a co zresztą... No, nowa. Siwy, z Bredek i Abdula. Żadnego z nich nie będzie. Przecież ja tej ekipy nie robiłem, kurwa. Dobra, widzę już problem kolejny. To są kurwa ramiona. Czemu ta kurwa nie kręci głową? Gdzie są ci jebani admini? Kurwa! Zabiję was wszystkich! Wczoraj byłem, wszystko super, a dzisiaj... Ta pizda miała kręcić głową do pralki. Hannes, ja cię uduszę. Ty jesteś Hannes uduszony. Ona miała łeb w pralce mieć, patrzcie to. No i dresy jebły. Ja was zajebię, admini. To ciebie, kurwa, zwalnią. Słuchajcie, chłopaki, nie wchodźcie tam, bo coś tam gnije. Tak się, kurwa, ćwiczy. Zobacz. Pamiętaj, jest jedno zadanie tutaj do zrobienia. Ćwiczymy aż do oporu. Kurwa, gościu. Wiem, bo jestem właścicielem tego przybytku. O, a pan rozpisuje jakieś plany na ćwiczenia? Plany, diety. No i oczywiście odżywki. No to ja bym zainteresowany był. Poczekaj chwilę, się kurwa zmęczyłem. No ja właśnie odpoczyłem, tutaj zaraz serię brzuszków muszę walnąć. Dobra, brzuszki mam. Czekaj, to jakiś nalot jest psiarskich, czy co? Kogoś chyba gonił. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Widzę, że ty pierwszy raz na siłowni nie jesteś. No nie, amator. Opisgałeś kiedyś stery diany? Coś tam się brało. Wiem, skąd to ogarnąć, gościu. Tak? Jest do ogarnięcia temat, ale to nie będziemy gadać tutaj. No nie, tutaj to nie. Daj mi do siebie numer. Dobra. Nawet nie umiem dodać. No ja nawet nie wiem, jak ja mam numer. Poczemy jak bomba pierdolnie. Już piszesz? No dawaj. 124. No. 42. Puszczę ci głuchacze, nie odbieraj, bo szkoda impulsu. To SMS-em. Dobra. Dostałeś głuchacza? Zapisz, dycha. Dobra. A ty mnie czarny. Kurwa, myślałem, że M. Dobra. Będę się odzywał. Spoko. Dobra. Trzeba ćwiczyć, nie na co przerwy robić. Jeszcze biceps i wypierdala. Czarny, kurwa. To niezły czarny. Sterydiany. Będziemy je robić. Pa, gościu się jedną ręką podciąga. Patrz co robi. Chyba telefon z drugiej ma.
ekipę. Siabyczku. Ty odbierz mi za tą taksówkę? Ja nigdy w życiu nie sprzedałem nikomu taksówki. Kurde. Ty. Dobry. To oddasz mi? Gościu, nigdy w życiu nie sprzedałem nikomu taksówki, ty mnie musiałeś z kimś pobylić. Siedziałeś u mnie w taksówce, odwodziłem cię. 3000 teraz dawaj. A co ty kurwa, Manuel, jesteś do kanapek, że ty kurwa kosę wyciągnęłeś? A, sorry, to przypadkowo. Słuchaj, Luba, gościu, ja muszę, elo, ja muszę zrobić kurwa... Czekaj, nie zdasz. Czekaj! Chodź do tutaj kurwa, gównik, tu stań. Jak pan napakował... Czekaj, kurwa. Przecież to jest kurwa moje! Gdzie ty byłeś, debilu, cały czas? No to gdzie ty byłeś? No po matkę miałeś jechać, ja cię nie widziałem przez tyle lat. Po matkę pojechałem, sam ci się kurwa syna spotkałem? Po matkę jechałem i co? Ubierz się, bo wysuszony taki jesteś, że daj spokój. Zaraz ci się kurwa ubiorę, brawo. Zaraz zrobisz fikołka przez ten budynek. Chodź synek do samochodu, nie będziemy gadać przy tych obwiesiach. Co on powiedział? Dobra. Synek, kurwa, naprawdę przeginasz pałę. Co przeginam pałę? Zaraz ci kurwa wszystko wytłumaczę. Siadaj. Nie będziemy tu gadać, bo oni wszyscy myślą, że są nie wiadomo kim. Twoja mama nie żyje. Bartek, kiedy będziesz sprzedawał... Bo miała wypadek, jak robiła popcorn. A, myślałem, że lada. Jak robiła popcorn, to ją potrącił samochód. O kurwa. To co ona na ulicy ten popcorn kręciła? Ała. I... W pewnym miejscu. Synek, nie interesuj się. Najważniejsze, że już jej nie ma. Już się nie musisz bać. Chodź, pojedziemy do domu, se odpalisz Netflixa i ci przejdzie. Chodźmy jak bomba pierdolnie. Cieba. Ten man grudziąc, łączmy się trzy z... Kiedy tak urosłeś? Ja pamiętam jeszcze jak... byłeś, kurwa, byłeś krzywy palec, jeszcze pamiętam. No widzisz, trochę czasu minęło, będziesz dziadkiem. Czym kurwa będę? Jeść, dziadkiem. Jeść jakim? Będziemy jak no, pierdolnie. Mam narzeczoną, która jest w ciąży. Będzie jeszcze dziś rekrutacja na A ona jest chociaż pełnoletnia, jest? Jest, no. Będzie. Co to za świnia jest? A... Powiedziałeś do niej kiedyś, że pachnie acze. Czekaj. Bo ja ci te wszystkie twoje koleżanki wyruchać chciałem, tylko że one młode były wtedy. I to czekaj chwilę, synek, to ty... Kurde... I to jest ta taka bogata? No, nie do końca. Ale ja bogaty byłem, ale straciłem wszystko. Ty byłeś bogaty? No... Ale skąd? No, znaczy cały majątek w tamtym mieście zostawiłem. Z wujkiem z Padino. Wujek z Padino chce tu przyjechać się odwiedzić, wiesz? Ja pierdolę, ten menel? Jaki menel? Ja pamiętam, że jak wyjeżdżałem, to w szybkę mu wstawiali w szpitalu. Jestem współwłaścicielem w jego kasynie tam. Jeszcze. Ale to... Ale to dlaczego nie przywiozłeś jakiejś walizeczki z pieniędzmi dla tatusia? Przecież wiesz, jak ja cię kocham. Teraz to mnie kochasz. No! Ale komu nie, to co? Przecież cię teraz... Kurwa, wiesz jak mi smutno było? Wszyscy koledzy na komunie rower, a ja pierdol dostałem. No ale to moja wina, że pijany byłem? Jezu, kupię ci, spokojnie, zaraz ci dosłuchaj. Chodź, podjedziemy do domu, się wszystko ułoży. Synek, ci się nie stresuj. Nie stresuj się, bo znowu będziesz miał krzywy palec jak dinozaur. Nie stresuj się. Powiem ci, że jakiś syf mi wyszedł. Pokaż karabin. Na plecach. Ale tym razem mi kurwa kombinerkami go nie wyrywaj. Nie, spokojnie, mam nowy pomysł. Jaki? Maść taka jest, wiesz? Na ból dupy? Na ból syfa. I co wtedy się, jak posmaruję tą maścią, to syf znika, czy co? Nie, zacznie boleć. Ja pierdolę.